33-dniowy okres ćwiczeń duchowych do aktu ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję. Na podstawie traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort. Dzień 25. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Mój ukochany bracie. O ile będziesz wierny praktykom zewnętrznym i wewnętrznym tego nabożeństwa, to następujące efekty zajdą w twojej duszy. Poznanie i wzgarda samego siebie. Za pomocą światła, które ci udzieli Duch Święty przez swą wierną oblubienicę Maryję, poznasz swoją złą naturę, swe zepsucie i niezdolność do wszystkiego co dobre. A dzięki temu poznaniu będziesz sobą gardził. Będziesz tylko ze wstrętem myślał o sobie, będziesz na siebie patrzył jako na ślimaka, który brudzi wszystko swoją śliną, lub jak na ropuchę, która wszystko zatruwa swą trucizną, lub jako na złośliwego węża, który tylko czycha na to, by kogo oszukać. Wtedy to pokorna Maryja pozwoli ci brać udział w swej pokorze i sprawi, że będziesz sobą gardził, że nie będziesz nikogo lekceważył. Że będziesz kochał poniżenie. Uczestnictwo w Wierze Maryi. Najświętsza dziewica pozwoli ci również uczestniczyć w swej wierze, która za jej ziemskiego życia większą była niż wiara wszystkich patriarchów, proroków, apostołów i wszystkich świętych. Łaska czystej miłości. Matka pięknej miłości oswobodzi twe serce z wszelkiego niepokoju sumienia. I z wszelkiej niewolniczej obawy. Ona serce twe otworzy i rozszerzy tak, że będziesz biegał po drodze przykazań jej syna ze świętą swobodą dzieci bożych. Ona wprowadzi do twego serca czystą miłość, której skarb ona jedna posiada. Odtąd w postępowaniu twym kierować się będziesz już nie obawą, lecz czystą miłością ku Bogu, który sam jest miłością. Wielka ufność w Bogu i w Maryi. Najświętsza dziewica napełni cię wielką ufnością w Boga i w siebie samą, bo nie będziesz już zbliżał się do Jezusa sam, lecz zawsze przez tę dobrą matkę. Również, ponieważ ofiarowałeś jej wszystkie swe zasługi, łaski i zadość uczynienia, by nimi rozporządzała wedle swej woli. Dlatego udzieli ci ona swych cnót. Przywdzieje cię swoimi zasługami, tak że z ufnością możesz powiedzieć Bogu, Oto Maryja, twa służebnica, niech mi się stanie według słowa Twego. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zjednoczenie się z duszą i duchem Maryi. Jeśli tylko będziesz wierny praktykom tego nabożeństwa, to dusza najświętszej dziewicy zjednoczy się z duszą Twoją, by wielbić Pana. Jej duch, ducha Twego ogarnie, by radować się w Bogu, swym Zbawicielu. Niech dusza Maryi będzie w każdej duszy, by wielbić Pana. Niech duch Maryi będzie w każdej duszy, by cieszyć się w Bogu. Przeobrażenie dusz w Maryi na obraz Jezusa Chrystusa. Jeśli to drzewo życia, jakim jest Maryja, starannie pielęgnować będziemy w duszy naszej, to przyniesie ono owoc w swoim czasie, a owocem tego nie jest nic innego jak Jezus Chrystus. Litania do Ducha Świętego Kyrie eleison Chryste eleison Kyrie eleison Chryste usłysz nas Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże Zmiłuj się nad nami, Synu, odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Mądrości, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Rozumu, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Rady, zmił się nad nami Duchu Święty Męstwa zmił się nad nami Duchu Święty umiejętności zmił się nad nami Duchu Święty pobożności zmił się nad nami Duchu Święty Bojaźni Bożej zmił się nad nami Duchu Święty Światło proroków i apostołów zmił się nad nami Duchu Święty, nasz pocieszycielu, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam Duchu Święty, Boże. Od zuchwałej ufności wybaw nas, Duchu Święty, Boże. Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej wybaw nas, Duchu Święty, Boże. Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej. Wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od zatwardziałości serca, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od zaniedbania pokuty aż do śmierci, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, wybaw nas, Duchu Święty Boże przez przyjście swoje w językach ognistych wybaw nas Duchu Święty Boże abyś Kościół swój święty rządzić i zachować raczył my grzeszni ciebie prosimy wysłuchaj nas Duchu Święty abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzać raczył my grzeszni ciebie prosimy wysłuchaj nas Duchu Święty abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, duchu święty. Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył, my, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, duchu święty. Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył, my, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, duchu święty. Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, my grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył, my grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się wystrzegali, my grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Serce czyste stwórz we mnie, Boże i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się. Przybądź, Duchu Święty, racz napełnić serca swoich wiernych i ogień miłości swojej w nich zapalić, który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, iżby łaska Twa Najświętsza serca nasze oświeciła, i od wszelkiego złego nas uchroniła. Amen. Awe Maristella. Witaj, mórz ognista gwiazdo, Matko Boga, Panno zawsze czysta, Bramo błoga. Gabriela Awe, będąc powitaną, Dni nam wróć łaskawe, mieniąc ewy miano. Więźniom zdejm okowy, ślepym rozpal żary, oddal ból życiowy, uproś wszystkie dary. Bądź nam rodzicielką, broń u Boga w niebie, co przez miłość wielką chciał się zrodzić z ciebie. Panno osobliwa, cicha przed wszystkimi, winy skróż ogniwa, uczyń nas cichymi. Daj nam czyste życie, drogę, co nie myli, byśmy, widząc dziecię, zawsze się cieszyli. Bogu ojcu chwała, pokłon mocy Chrystusa z duchem trzem niech pała. Jedna cześć wieczysta. Amen. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Święta, daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim. Litania lorytańska do Najświętszej Maryi Panny. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami, Matko najczystsza, módl się za nami, Matko dziewicza, módl się za nami, Matko nienaruszona, módl się za nami, Matko najmilsza, módl się za nami, Matko przedziwna, módl się za nami, Matko dobrej rady, Módl się za nami, Matko Stworzyciela, módl się za nami, Matko Zbawiciela, módl się za nami, Matko Kościoła, módl się za nami, Panno Roztropna, módl się za nami, Panno Czcigodna, módl się za nami, Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami, panno łaskawa, módl się za nami, panno wierna, módl się za nami, Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami, Stolico Mądrości, módl się za nami, Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku Chwalebny, módl się za nami. Przybytku Sławny Pobożności, módl się za nami. Różo Duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z Kości Słoniowej, módl się za nami. Domie złoty módl się za nami Arko przymierza módl się za nami Bramo niebieska módl się za nami Gwiazdo zaranna módl się za nami Uzdrowienie chorych módl się za nami Ucieczko grzesznych módl się za nami Pocieszycielko strapionych. Módl się za nami, wspomożenie wiernych. Módl się za nami, królowo aniołów. Módl się za nami, królowo patriarchów. Módl się za nami, królowo proroków. Módl się za nami, królowo apostołów. Módl się za nami, królowo męczenników. Módl się za nami, królowo wyznawców, módl się za nami, królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich świętych, módl się za nami, królowo bez mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego módl się za nami, królowo pokoju, módl się za nami, Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, prosimy Cię, Panie Boże, dozwol nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze dziewicy racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa do Maryi, świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort. Bądź pozdrowiona Maryjo, umiłowana córko Ojca Przedwiecznego. Bądź pozdrowiona Maryjo, uwielbiona Matko Syna. Bądź pozdrowiona, Maryjo, wierna oblubienico Ducha Świętego. Bądź pozdrowiona, Maryjo, moja kochana matko, ukochana władczyni, moja wszechpotężna królowo. Bądź pozdrowiona, moja radości, moja chwało, moje serce i moja duszo. Jesteś cała moja dzięki miłosierdziu, a ja jestem cały Twój. Dzięki sprawiedliwości. Ale jeszcze nie jestem zupełnie Twój. Teraz więc oddaję się Tobie całkowicie, nic nie zatrzymując dla siebie, ani dla innych. I jeśli stale jeszcze dostrzegasz we mnie coś, co nie należy do Ciebie. Błagam Cię, usuń to i uczyń siebie absolutną władczynią wszystkiego, co jest moim. Zniszcz we mnie wszystko to, co może sprawić przykrość Bogu, wypleń i zlikwiduj, a zasadź we mnie i pielęgnuj wszystko to, co Tobie sprawi przyjemność. Niechaj światło wiary rozproszyć ciemności mojego umysłu. Niechaj głęboka pokora zajmie miejsce mojej pychy. Niechaj wzniosłe rozmyślanie wkroczy w miejsce mojej błądzącej imaginacji. Niechaj obraz Boga wypełnia stale swoją obecnością moją pamięć. Niechaj płomienna miłość Twojego serca rozpali oziębłość mojego. Niechaj Twoje cnoty zajmą miejsce moich grzechów. Niechaj Twoje zasługi będą jedyną ozdobą w oczach Boga i przysposobią we mnie wszystko to, czego się ode mnie oczekuje. Spraw proszę gorąco, ukochana Matko, jeżeli to jest możliwe, żebym nie miał żadnego innego ducha jak Twój, abym poznał Jezusa i Jego Bożą Wolę, żebym nie miał innej duszy jak Twoją, aby wielbić i wychwalać Boga, abym nie miał innego serca jak Twoje, żeby kochać Boga miłością tak czystą i pomienną, jak Twoja. Nie proszę Cię o wizję, objawienia, Specjalne nabożeństwo ani duchowe zadowolenia. Twoim przywilejem jest, że oglądasz Boga bardzo wyraźnie. Twoim przywilejem jest radować się niebiańską rozkoszą. Twoim przywilejem jest triumfować chwalebnie w niebie po prawicy syna i dzierżyć w dłoniach absolutną władzę nad aniołami, ludźmi i demonami. Twoim przywilejem jest rozporządzać wszystkimi darami Boga tak, jak Ty sobie tego życzysz. To, o niebiańska Maryjo, jest ta najlepsza część, jaką Pan dał Tobie i jaka nigdy nie zostanie Ci odebrana. I ta myśl napełnia radością moje serce. A jeśli chodzi o moją część tutaj, na ziemi, to nie proszę o nic innego, jak tylko o to, co jest Twoim, głęboko wierzyć bez duchowych radości, radośnie cierpieć bez pociechy od ludzi, umierać nieustannie dla siebie samego, bez chwili wytchnienia i pracować gorliwie i niesamolubnie dla Ciebie aż do śmierci, jako najpokorniejszy sługa spośród Twoich sług. Jedyną łaskę, o jaką błagam, żebyś dla mnie otrzymała, jest, abym każdego dnia i w każdej chwili mojego życia mógł powiedzieć Amen, niech się tak stanie, wobec tego wszystkiego, co uczyniłaś, gdy jeszcze byłaś na Ziemi. Amen, niech się tak stanie, wobec tego wszystkiego, co teraz czynisz w niebie. Amen, niech się tak stanie. Wobec tego wszystkiego, co czynisz w mojej duszy, a żebyś Ty sama mogła wychwalać we mnie Jezusa w czasie i w wieczności. Amen. Teraz odmawiamy różaniec święty, pięć tajemnic lub więcej.